Jakie to są rzeczywiście problemy, które ty widzisz w swoim środowisku? Na pewno dużo bodźców. Jesteśmy bardzo przebodźcowani przez telefony, komputery i szkołę też może tam po części. A więc ja staram się unikać tych bodźców jak najbardziej. A jak sobie radzić? No nie wiem, po prostu spędzać z kimś też czas. Po prostu robić to, co się lubi. Nie robić wszystkiego na siłę. O, to też nie warto robić czegoś na siłę. I po prostu dbać o swoje zdrowie psychiczne poprzez na przykład przeczytanie zwykłej książki czy posłuchanie muzyki. Przez ten rok na pewno wiele się zmieniło, w tym sensie pozytywnym. Wiele osób korzysta jednak z pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, który mieści się u nas w naszym szpitalu na ulicy Wodociągowej. Oczywiście widzimy cały czas napływają ludzie, młodzi ludzie, przede wszystkim rodzice z dziećmi, którzy sobie nie radzą. Też jest taka tendencja, jeśli chodzi o zniżkowa, jeśli chodzi o to, że jest mniej hospitalizacji. Jednak punkt, w którym działamy, przyjmują psycholodzy w tym punkcie i pomagamy jakby w tym pierwszym rzucie, czyli ten rodzic, rodzicom się wydaje, że musi iść najpierw do psychiatry, co jest zupełnie błędem, prawda, bo często wystarczy wsparcie, taka krótkoterminowa terapia, a jeśli potrzeba, to kierujemy również do lekarza psychiatry i ta hospitalizacja jest wtedy zupełnie zbędna. Być może żyjemy w takich czasach, być może model życia dzisiaj jest taki, który faktycznie gdzieś obciąża właśnie tą naszą psychikę. Należy edukować, w jaki sobie sposób z tym radzić, gdzie można się udać po pomoc, żeby nie pozostawić takiego człowieka samego ze swoimi myślami. I jako miasto Opole oczywiście podejmujemy pewne działania w kwestii edukacji, budowania jakby świadomości w tym zakresie, gdzie można takiej pomocy szukać, w jaki sposób obserwować, w jaki sposób można wyłowić być może te osoby, które takiej pomocy potrzebują. No i co ważne, podejmujemy również takie działania, jak chociażby program, który jest realizowany przy udziale naszej miejskiej spółki, czyli Centrum Zdrowia w Opolu, gdzie został stworzony program wsparcia tego zdrowia psychicznego dla młodzieży, jak dobrze pamiętam, w wieku 12-16 lat. Przed nami oczywiście tych działań całe mnóstwo. Mam odwagę, żeby o tym powiedzieć. Wcale to nie jest tak, że dzisiaj to, co robimy, to jakby już zabezpiecza i załatwi całą sprawę, bo trzeba być czujnym non-stop z tego tytułu, że i świat zmienia się wokół nas, a jeżeli będziemy robić to, co sprawdzało się 10, 20, 30 lat temu, to na dobrą sprawę możemy pewne kwestie przeoczyć. Czasami się moim rodzicom też nie dziwię, że mnie nie rozumieją i to jest też normalne, prawda? Ale no faktycznie może być po prostu problem tym, że rodzic nie może rozumieć swojego dziecka, ja mojej mamy na przykład, ale jak ja to widzę, po prostu gdzieś tam Próbuję też to zrozumieć moją mamę po prostu, czy moich rodziców, a mama próbuje mnie zrozumieć. No, ciężko mi stwierdzić, no, każdy na błędach się uczy, każdy coś wyciąga. Cieszymy się, że na terenie Opolszczyzny, Opole, miasto Opole, pan prezydent, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie tak ochoczo i wspólnie możemy organizować w tym roku już po raz drugi tą konferencję. Zainteresowanie jest coraz większe, że nie jest to taki temat tabu, który dawniej gdzieś tam, jeżeli była jakakolwiek choroba, problem psychiczny, to już gdzieś tam szufladkowało się tego człowieka, że jest coś z nim nie tak, gdzieś się go chciało izolować. Natomiast no, każdy z nas gdzieś tam boryka się z mniejszymi, większymi. Jedni z nas potrafią sami sobie z nimi poradzić, inni wymagają pomocy fachowca. To jakich fachowców desygnuje niejako do tego, by walczyć z tym problemem właśnie PCK? Mamy kadrę psychologów i szkolimy kolejnych psychologów, chociażby nawet w Opolu. Teraz w wakacje odbyły się takie fantastyczne w jeden weekend szkolenia dla naszej grupy wsparcia humanitarnego i grupy ratownictwa, więc mamy już kolejnych 20 osób przeszkolonych w samym mieście Opolu. Teraz we wrześniu bodajże za tydzień rusza kolejna edycja takiego szkolenia trenerskiego w naszej centrali. Z tego, co wiem, będziemy mieli dwóch trenerów, którzy będą mogli nauczać kolejne osoby właśnie do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy psychologicznej.
czym się najbardziej przejmujemy my jako psycholodzy, jako terapeuci. Martwimy się tymi brakiem relacji między dzieckiem a rodzicem. I z tym tutaj rodzice do nas najczęściej przychodzą, bo mówią, że dziecko jest niegrzeczne, drażliwe, buntuje się. Okazuje się, że rodzice nie mają czasu dla dzieci. I to się niestety nie zmienia, a bym powiedziała nawet pogłębia. Bo z tym najczęściej do nas przychodzą rodzice. W związku z tym jest dużo samookaleczeń, to nas martwi, ale tak dziecko manifestuje problem, że zauważ mnie, zobacz, że ja tu jestem. Czasem niestety jest za późno, bo błąd zostaje popełniony. Czy jakby w Twoim środowisku, w Twoim otoczeniu też masz przyjaciół, kolegów, znajomych, rozmawiacie o tym i czy też dochodziło do takich sytuacji, o których byś dziś powiedziała, że rzeczywiście wymagały one takiej natychmiastowej chociażby pomocy? Na pewno dużo rozmowa robi i gdzieś tam mam to szczęście, że mam bardzo szczerych znajomych, czy nawet szczerych rodziców i gdzieś ta rozmowa zawsze jest i wszystko na bieżąco jest rozmawiane, dyskutowane.